Siema wszystkim. Pokażę wam, jaki dotarł do nas teraz samochód z Chin o nazwie Maxus, pełen elektryk. Pełen elektryk, 7-osobowy. Całkiem sympatyczne te instrumenty, przypominają trochę Peugeota. Zegary. Od razu tutaj jest w pakiecie, znaczy w standardzie, skórzana tapicerka dwukolorowa. Zobaczmy z tyłu. Z tyłu bardzo dużo miejsca jest do głowy. Cały szklany dach. I z tyłu dwa rozkładane fotele. Co najważniejsze w elektryku, zasięg, pełna bateria 270 km. Jeżeli będzie 250, to uważam, że będzie ok jak na ten samochód. Zobaczycie teraz, jak z zewnątrz wygląda. Muszę się trochę odsunąć, żeby wam pokazać całość, ale to jest takie busowate auto. Także tak się prezentuje, całkiem sympatyczne. No, także rzeczy potrzebne ma, klimatyzację ma. Wszystkie rzeczy, elektryczne szyby, lusterka. No zobaczymy, jak to będzie z jakością tego wszystkiego. Ale tak na pierwszy rzut oka auto fajnie się prezentuje. Zaraz zobaczymy, co tam pod machą. Jak to wygląda. No i dobra, i wjeżdżamy pod maskę, a pod maską mamy tylko takie coś, tam pod spodem silnik, całe sterowanie, także tak wygląda pod maską. To już zmieniają się czasy, przynajmniej tu w Norwegii. Spalinówki odchodzą do lamusa. No, także takie autko, tak sobie pomyślałem, pokażę wam. Jeszcze zobaczycie, jaki bagażnik. No bo tego w Polsce nie zobaczycie, to na razie tylko na Norwegię jedzie. Oczywiście elektryczny. No i tak jak mówiłem, siedzenie rozkładane. Tu jakiś schowek mamy na ładowarkę, zestaw naprawczy do koła. No i to wszystko. Nic więcej tu nie trzeba. O, a tak się prezentuje od tyłu cała kabina. Tu ładne te fiolety jakieś tam sobie wymyślili. Zobaczcie, pod dachem. Coś jak Nissan zrobił. Nie, Mitsubishi. Mitsubishi Basic się tak zrobiło. No. I tyle, jeździć jeszcze nie bardzo można. Tutaj też jest takie puszczone podświetlenie. Deską. Także w nocy pewnie fajnie wygląda. No jeszcze nie dostaliśmy do tego, żeby można było się nim przejechać, ale jak będzie można, to coś nagramy. Dobra,
To tyle tak z ciekawostek, że wchodzą nowe samochody na rynek norweski. I to nie tylko ten, tylko jeszcze busik taki mały jest, później wam pokażę. Jeszcze ma przyjść taki SUV, przyjść też całkowicie elektryczny. No ale mówię, patrząc na przód, no to nie można się oprzeć pokusie, że coś tam pod Peugeotem podpatrzeli. No ale fura fajna, z przodu przynajmniej fajnie wygląda. Dobra, pozdrowienia i do zobaczenia. No i dobra, i wjeżdżamy pod maskę. A pod maską mamy tylko takie coś. Tam pod spodem silnik, całe sterowanie. Także tak wygląda pod maską. To już zmieniają się czasy. Przynajmniej tu w Norwegii spalinówki odchodzą do lamusa. No, także takie autko. Tak sobie pomyślałem, pokażę wam. Jeszcze zobaczycie, jaki bagażnik. No bo tego w Polsce nie zobaczycie, to na razie tylko na Norwegię jedzie. Oczywiście elektryczny. No i tak jak mówiłem, siedzenie rozkładane. Tu jakiś schowek mamy na ładowarkę. Zestaw naprawczy do koła. No i to wszystko. Nic więcej tu nie trzeba. O, a tak się prezentuje od tyłu cała kabina. Tu ładne te fiolety jakieś tam sobie wymyślili. Zobaczcie, pod dachem. Coś jak Nissan zrobił. Nie, Mitsubishi, Basic się tak zrobiło. No. I tyle, jeździć jeszcze nie bardzo można. Tutaj też jest takie puszczone podświetlenie. Deską. Także w nocy pewnie fajnie wygląda. No jeszcze nie dostaliśmy do tego, żeby można było się nim przejechać, ale jak będzie można, to coś nagramy. Dobra, to tyle tak z ciekawostek, że wchodzą nowe samochody na rynek norweski. I to nie tylko ten, tylko jeszcze busik taki mały jest, później wam pokażę. Jeszcze ma przyjść taki SUV, przyjść też całkowicie elektryczny. No ale mówię, patrząc na przód, no to nie można się oprzeć pokusie, że coś tam pod Peugeotem podpatrzeli. No ale fura fajna, z przodu przynajmniej fajnie wygląda. Dobra, pozdrowienia i do zobaczenia.